wolne środki osiągnięte na koniec 2010 roku to 4 793 923 zł. I tak się złożyło, że już na posiedzeniu Rady w marcu bieżącego roku kwota ta została rozdysponowana na wydatki roku 2011. Przez cały rok mieliśmy płynność finansową, wszystkie wolne środki były lokowane na negocjowanych depozytach, tym razem już nie w Polbanku, ale w Banku Millennium, i wpływy z tego tytułu w roku 2010 wyniosły 429 658 zł. Jeżeli porównamy to z rokiem 2010, w 2009 były one o 50% niższe. Otóż wynika to z tego, że w roku 2009 mieliśmy bardzo dużą nadwyżkę finansową i te środki przez długą część roku mogły być lokowane na korzystnych depozytach, stąd w roku 2009 tak wysokie wykonanie. Jeżeli chodzi o inne upoważnienia wynikające z uchwały w sprawie przyjęcia budżetu naszej gminy na 2010 rok, korzystając z tego upoważnienia, udzieliłem poręczenia spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji na zakup specjalistycznego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej w wysokości 9 milionów złotych oraz udzieliłem dwóch krótkoterminowych pożyczek w łącznej wysokości 225 tysięcy. Jedna jest Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej i druga Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świeckiego. Do przedstawionego sprawozdania załączona jest część opisowa na temat zadań bieżących i majątkowych realizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Myślę, że po wszystkich posiedzeniach komisji te ewentualne sprawy, które budziły jakieś wątpliwości, zostały wyjaśnione. Do niniejszego sprawozdania załączonych jest 17 załączników i w ramach tych 17 załączników również jest sprawozdanie jednostek organizacyjnych, dla których gmina jest organem założycielskim, czyli Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednocześnie przekazanie Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu. Takie sprawozdanie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania opinii i taka opinia została, pozytywna opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu naszej gminy za 2010 rok została podjęta przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy 27 kwietnia 2011 roku. Ta uchwała tutaj do nas dotarła i jest pozytywna z krótkim uzasadnieniem, ale tutaj nie ma sensu powtarzać tych danych, ponieważ w tej opinii zawarte są te informacje, które przekazałem. Jednocześnie chcę poinformować, że zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych do 31 maja bieżącego roku przedstawione zostało sprawozdanie finansowe gminy Świecie. To jest inne niż sprawozdanie z wykonania budżetu, które jest podstawą oceny, które musi być ocenione przez Radę Miejską i jest podstawą do podjęcia decyzji o absolutorium albo o nieudzieleniu absolutorium. To sprawozdanie Państwo wszyscy macie. Ono jest podobne do sprawozdania przedsiębiorstwa czy spółki i no, takie znamiona nosi i jest no, czymś nowym, po raz pierwszy przedstawianym w historii samorządu terytorialnego
no, po jego odrodzeniu w 1990 roku. Działając na podstawie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 6/2011 Prezesja Regionalnych Izb Obrachunkowych w Bydgoszczy, skład orzekający nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodniczący Włodzimierz Górzyński, członkowie Lidia Dudek i Andrzej Tatkowski uchwalił, co następuje. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2010 rok. Skład orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały na początek w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Wiąże się to ze wzrostem dochodów ze środków unijnych i podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz niższym wkładem własnym po rozstrzygnięciu przetargu na budowę infrastruktury na Wistuli Park 2. Gmina przeznaczy m.in. 2 miliony złotych na rewitalizację starej części miasta, aby zwiększyć zakres prac przed zimą, oraz 70 tysięcy złotych na montaż nawodnienia na boisku treningowym na stadionie w Dy. Kolejna zmiana, 460 tysięcy złotych, którą mieliśmy zaplanowaną na wykup gruntu, przenosi się na jakby rodzaj zadania ten sam, czyli na wykup gruntu, ale już bezpośrednio na zadanie budowa międzygminnego kompleksu nieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku. I tutaj chodzi o to, żebyśmy na tym zadaniu mieli pełen koszt wszystkich wydatków, jakie ponosimy i żebyśmy od razu wiedzieli, jaki dokładnie jaka cała wartość zadania była. Tu również między paragrafami tylko przeniesienie w ramach Rady Miejskiej kwoty 7 tysięcy złotych. W ramach Urzędu Miejskiego bierzemy udział w projekcie Skuteczne, Przejrzyste, Efektowne Urzędy Administracji Samorządowej. Liderem tego programu i głównym prowadzącym jest gmina Miasto Chełmno. My jednak musimy zabezpieczyć tutaj wkład własny, czyli ten wkład, który nosi tą końcówkę 9. Wszystkie środki dotacyjne z Unii Europejskiej będzie otrzymywało Chełmno i Chełmno będzie płaciło. My zabezpieczamy tą kwotę 13 500. Te 13 500 będzie, jest tutaj pomniejszone z wynagrodzeń pracowników i ze szkoleń, ponieważ właśnie to będzie, szkolenia będą przeprowadzane w ramach tego projektu środków unijnych oraz studia podyplomowe. Na czwartkowej sesji udzielono również ponad 800 tysięcy złotych wsparcia dla województwa kujawsko-pomorskiego na dokończenie ścieżki rowerowej do Sulnowa. W związku z tym, że ścieżka znajduje się przy drodze wojewódzkiej, 60% kosztów pokryje gmina Świecie, a ponad 40% samorząd województwa. Połowa z tych osób będzie zainteresowana tą zniżką. To jest około gdzieś 700 rodzin. Radni 30 czerwca przyjęli uchwałę dotyczącą odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nabytego od gminy przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia. Pozytywna decyzja Rady wynika z troski o rodzinę, która przedstawiła informację o swojej sytuacji finansowej oraz braku zatrudnienia. W styczniu 2008 roku zawarli umowę ze sprzedającym większy lokal, także w Świeciu, i w akcie notarialnym doszło do zapisu, że ten lokal nabywany ze środków uzyskanych z kredytu. Natomiast ustawodawca zapisał w artykule 68 ustęp drugi, że jeżeli między zbyciem lokalu, a nabyciem następnego lokalu nie minie więcej niż 12 miesięcy, to można środki uzyskane ze zbycia jednego lokalu wykorzystać na zakup drugiego lokalu i nie ma obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej tutaj przez gminę. W tym przypadku faktycznie nastąpiło zbycie lokalu i nabycie kolejnego lokalu, natomiast no, państwo Chrapiccy popełnili taki błąd, zakładamy, że z nieświadomości, że wpisali w umowie notarialnej przy nabyciu tego drugiego lokalu, że środki na jego nabycie pochodzą z kredytu, który uzyskali w banku.
wyjaśnieniach swoich przedłożyli nam, że te środki uzyskane ze sprzedaży lokalu gminnego wykorzystali na spłatę części kredytu oraz na remont tego mieszkania nowego, które kupili. I gdyby w tej umowie notarialnej na nabycie nowego lokalu pojawił się taki zapis, że środki pochodzą również ze zbycia tego lokalu nabytego wcześniej od gminy, no to byśmy tej uchwały Rady dzisiaj w ogóle nie mieli. Kompetencją burmistrza byłoby zakończenie tej sprawy. Natomiast tutaj mamy sytuację, że musimy korzystać z zapisu artykułu 68 ustęp 2 ustawy, ustęp 2c, który mówi, że właściwy organ, czyli burmistrz, za zgodą Rady może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w innych przypadkach niż określone w artykule 68 ustęp 2a. No myśmy jeszcze zbadali, przed tym nim napisaliśmy ten projekt uchwały Rady i dali go pod obrady, sytuację materialną tej rodziny. Mamy tutaj załączone dochody tej rodziny z 3 ostatnich lat. Wiemy, że państwo Chrapiccy są osobami bezrobotnymi. Ich dochody, tak wynika z PIT-ów złożonych w 2010 roku, wynosiły 0. W 2011 roku pozostawali bez pracy. I kierowaliśmy się tym, żeby tutaj no, pomóc tej rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, bo uważamy, że utrzymanie tej rodziny i danie jej szansy jest tutaj ważniejsze niż za wszelką cenę odzyskanie tej kwoty bonifikaty. Dziękuję bardzo. Rajcy przyjęli także zmianę uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z 20 czerwca 2002 roku o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania nieruchomości komunalnych. Celem głównym programu operacyjnego Kapitał Ludzki w priorytecie 7 jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy, ale także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Ostatnia z uchwał przyjęta na 9 sesji Rady Miejskiej dotyczyła przyjęcia programu aktywności lokalnej na lata 2011-2013. Zamykam 9 sesję Rady Miejskiej w Świeciu i jednocześnie proszę o wspaniały wypoczynek, żebyście państwo wypoczęli, bo mam nadzieję, że nic takiego nie wyjdzie pilnego, żebyśmy musieli zwoływać sesję w lipcu, a dopiero na koniec sierpnia. Także jeżeli wszystko się będzie dobrze układać, to spotkamy się pod koniec sierpnia. Życzę jeszcze raz miłego, spokojnego wypoczynku.